Ależ ostatnio był shitstorm z Bielikiem i z Piątkiem, między innymi po tym, jak po przegranym meczu przez Polaków ze Słowacją, no, wypowiedzieli się w sposób nieprzemyślany, mówiąc delikatnie. I o tym sobie powiemy dzisiaj, bo jeszcze na kanale nie miałem okazji o tym powiedzieć. Powiemy sobie również o Pawle Cibickim, reprezentancie Szwecji, który wybrał Szwecję jako swoją reprezentację, nie Polskę, ale mógłby się nie wypowiadać na ten temat, bo nie powiem, kogo z siebie robi, sami będziecie mogli ocenić. I trzeci temat, rewolucyjne zmiany w piłce nożnej mają nadejść, są takie propozycje, a kompletnie zmieniłyby ten sport. No i są to propozycje lekko szokujące. Zapraszam do odcinka. Dziękuję 2770 nowym subskrybentom. W ciągu 2 dni tylu przybyło. Bardzo Wam dziękuję. Sprawdzajcie wszyscy, czy Wam nie kasuje YouTube tej subskrypcji. Subskrybujcie, bo codziennie tematy piłkarskie, no to w takim ujęciu bym powiedział bezpośrednio. Zaczynamy od Bielika i kadry U21. Po przegranym meczu Bielik powiedział, że no niestety zagraliśmy tak, jak trenowaliśmy, że treningi były takie, siakie, owakie. Piątek powiedział, że był zniesmaczony, piękne sformułowanie, faktem, że nie wystąpił w pierwszej składzie, no może zły dobór słów. I oczywiście burza w mediach. Cała sobota to było słuszne moim zdaniem zastanawianie się nad tym, kto dał tym ludziom mandat, albo może kto nie zadbał o ich rozwój mentalny, że robią takie rzeczy. Najbardziej w tym wszystkim dziwią mnie obrońcy tego typu wypowiedzi, bo oto okazuje się, że pan piłkarz, znaczy pan pretendujący do miana pana piłkarza, umówmy się, no, mamy nadzieję, trzymamy kciuki, żeby się udało, ale póki co pan pretendent, mówi po przegranym meczu, że Łun to w zasadzie wiedział, bo Łun to widział te treningi, że Łun to na zachodzie to widział, jak trenują. I nagle wszyscy piszą, ale on był na tym zachodzie, on trenował z Arsenalem, ma rację, dobrze powiedział, nie karać chłopaka za mówienie prawdy. To ja czekam, aż Wojciech Pawłowski, przecież powrócił z Włoch, też niech się mądrzy na treningach, też niech mówi, że trener źle prowadzi treningi, przecież też był. Wolski nie był na zachodzie, był. Czemu nie ustawia w Ekstraklasie wszystkich, że źle ustawiają zawodników. Każdego, który był na zachodzie, pozwólmy mu, bo to wielki zachód. Oczywiście, że tam lepiej trenują i to nie ulega wątpliwości, że to daje dużo więcej zawodnikom. I taki Bielik trenując w Arsenalu zyskuje 5 miliardów razy więcej pewnie niż na tej kadrze U21. To jest oczywiste. Ale jeżeli dajemy takie legitymację do tego, że można mówić po meczu, że trening daje dupy w przygotowaniach, że w zasadzie to się okan dupy potłuc, zniesmaczony jestem. Bielik też mówi, że byłem pewien, że zagram chociaż 10 czy 20 minut. A kogo to obchodzi? Przecież piłkarz nie jest od tego i nie wyobrażam sobie jakiegokolwiek piłkarza w jakimkolwiek normalnym klubie, który po meczu mówi takie rzeczy i nie ma z tego afery. Jeszcze by kibice mówili, dobrze, nie ma piłkarza ponad klubem żadnego. Tak jak nie ma piłkarza ponad kadrę żadnego i to jest coś, do czego należy się przygotować i szanować hierarchię, która akurat w piłce nożnej jest wyraźna. I trener jest nad piłkarzem i nawet jeżeli trener Dorna teraz dzięki takim wspaniałym ruchom chłopaków wyszedł na gościa, który nie potrafił okiełznać grupy 20-latków, bo tak to niestety wygląda, nie potrafił ich okiełznać. Teraz oczywiście sprostowania, Bielik przeprasza, spotyka się z kolegami, że to, że tamto, sram to, cyrk cały medialny. Nie widzę jakiegokolwiek pozytywu płynącego z faktu, że gościu po meczu piłkarz wjeżdża na sposób pracy trenera po pierwszym meczu fazy grupowej ważnego turnieju. Jeżeli wy widzicie i wierzycie, że to mogło wywołać wstrząs, który wszystko odmieni, że nagle Dornar zrobi wspaniałe treningi, że nagle powystawia inną jedenastkę w innym ustawieniu, to wytłumaczcie mi, na jakiej zasadzie wy w to wierzycie. Że co? Cholera, ten Bielik to dobrze mówi, ale ja jestem głupi. Raczej nie. Ale nic, jedyny pozytyw z tego wszystkiego to chyba to, że media miały dobry ruch w internecie w sobotę, bo naprawdę innych nie jestem w stanie się dopatrzeć, ale może dzięki temu, że zdecydowana większość dziennikarzy, kibiców mówiła wprost i to zdecydowana większość, że to jest żałosne zachowanie i wiele było w ogóle za tym, żeby Bielika wywalić z kadry po tej wypowiedzi, no to też może pozwoli tym gościom przekonać się, że kurde, rzeczywiście coś było źle. Chociaż patrząc na poziom Michego, to jakoś wątpię. Ale oczywiście dzisiaj trzymamy kciuki, niech zagrają, niech Bielik nawet wyjdzie w pierwszej jedenastce, strzeli hat-tricka i będzie czyścił wszystkich jeszcze do tego.
Tego życzymy sobie oczywiście całkiem na poważnie wszyscy, żeby dzisiaj udało się pokonać Szwecję. Jadę na mecz, także widzimy się w Lublinie. I tyle. Trzymamy kciuki, bo dzisiaj jest mecz o wszystko. Wracamy do tych czasów. Mecz otwarcia, mecz o wszystko. I oby trzeci był inny niż standardowo. A właśnie, gramy ze Szwecją, gdzie jest ten Cibicki, o którym mówiłem na początku. No, gościu, powiem wam, jest jeszcze lepszy od naszych Orów. Jest jeszcze lepszy. On występował w młodzieżówkach polskich, już tam z Dorną miał kontakt. No i był umówiony z trenerem Dorną, bo tutaj na doniesienia medialne się powołuje, że przyjedzie na zgrupowanie U21 swego czasu, to było chyba rok temu. No i wszystko było fajnie, tylko nie trafił. Pomylił kolory, zamiast na biało-czerwone zgrupowanie przejechał na niebiesko-żółte. Jakoś zapomniał dać znać, myślał może on cały czas, może myśli, że gra w Polsce. Nie, chyba już go uświadomili. No ale w każdym razie no, trafił nie tam, gdzie powinien i reprezentuje obecnie Szwecję. Ale jak mówi, czuje się Polakiem, to po pierwsze, a po drugie przyznaje, że uwaga, głupio wyszło. Głupio wyszło, czajcie. Umawiasz się z kimś i mówisz, ty umówmy się w barze u Pawła. I on mówi, okej. No i ty idziesz do baru u Pawła, tutaj gdzieś koło ciebie, a on wklepał w internecie i to mu inny wyszedł i się spotkaliście w dwóch różnych miejscach, nie trafiliście na siebie, głupio wyszło. Ale jeżeli jesteś z kimś umówiony, robisz coś zupełnie innego i nawet o tym nie informujesz, bo nie masz na tyle jaj, żeby osobiście o tym poinformować, to nie wyszło głupio, tylko w ogóle szkoda sobie tobą zawracać głowy, bo jesteś przedszkolakiem. I to sobie powiedzmy jako pierwsze. Takie załatwianie spraw to jest przedszkole i... Gdyby on już nic nie mówił, gdyby on już po prostu nic nie mówił, to naprawdę nie byłoby tematu. Ale on niestety przemówił i powiedział, że głupio wyszło. I że on się nie dziwi, jak będą na niego gwizdy. No powiem ci, że ja też się nie dziwię. Po takich kretyństwach, które mówisz. Zastanawia się, czy będzie śpiewał hymn. No kurna gościu, jesteśmy dumni, że ty się zastanawiasz i analizujesz, czy zaśpiewasz hymn polski. Jak się zachowasz podczas jego. Masz plus 300 do respektu, a plus 800 do respektu za to, że powiedział, że jak tam strzeli, to nie będzie celebrował. Ja tam przewiduję standing ovation, naprawdę gościu. Głupio wyszło. Proponuję się nie wypowiadać, grać sobie tam. A nie, to nie koniec. Powiedział, że jakby cofnął czas, to by nie zmienił swojej decyzji i temat gry dla Polski jest zamknięty. Głupio wyszło, on lubi jak głupio wychodzi. Ale co się okazuje? Okazuje się, że przedstawiciel tegoż oto piłkarza wysłał do PZPN-u zapytanie, czy nie bylibyśmy zainteresowani jego występami w naszej dorosłej reprezentacji, bo to jest jeszcze możliwe. No, także milczenie. Milczenie polecam. Grę w piłkę. Nogi lepiej działają niż głowa. I na koniec te zmiany, które zrewolucjonizowałyby piłkę nożną, ale nie w tą stronę, w którą chcemy. Jeżeli chodzi o takie pomniejsze zgłoszone przez IFAB, czyli Międzynarodową Radę Piłkarską, przepisy, to są dwa pomniejsze. Czyli jeżeli piłkarz złapie piłkę w ręce po tym, jak kolega mu poda, to nie jest rzut wolny pośredni, tylko rzut karny w polu karnym. No, poza polem karnym nie może łapać, więc oczywiste. I fakt, że w trakcie meczu jest rzut karny. Bramkarz broni, piłka wypada w pole, gra jest zatrzymywana i wznowienie od autu bramkowego, czyli od piątki, czyli nie można dobijać piłek z rzutów karnych. Bramkarz broni, gra jest przerywana. Ma to zapobiec temu, że piłkarze nie będą wbiegali w pole karne przed oddaniem strzału. No takie obchodzenie naokoło sytuacji, że nie można wyegzekwować tego od piłkarzy, ale cóż. To są dwie zmiany takie pomniejsze, pierdołowate powiedzmy. Chociaż ta z tym rzutem karnym, no to wyeliminowałaby na przykład możliwość podania z rzutu karnego. No nie wiem, dla mnie dziwna zmiana, ale najgorsze. Według nich mecz nie powinien trwać 90 minut jak obecnie, tylko 60 i być przerywany. Czyli wychodzi piłka na aut, przerwa, zatrzymujemy czas, rzut wolny, zatrzymujemy czas do wznowienia i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak jak mamy na zachodzie, w zachodnich, za oceanem są też sporty, gdzie tego typu praktyki są stosowane. Dzięki temu nie ma gry na czas, no bo taka jest prawda, to akurat nie ma wtedy gry na czas, bo nie celebrujesz, nie idziesz po piłkę na od 5 minut, nie ustawiasz piątki 2 godzin, tylko bo czas jest zatrzymywany i wznawiany w momencie rozpoczęcia. Ale zmienia to ten sport. To jest bardzo duża zmiana dla sportu, trzeba sobie to powiedzieć wprost. I zmienia to podejście również do spotkań jako takich. Więc jest to zmiana zmieniająca charakter piłki nożnej. Podobnie jak propozycja zmiany wykonywania rzutów wolnych i ogólnie rzutów rożnych na przykład. Po pierwsze, piłkarz nie musi nikomu podawać, tylko może od razu dzida z piłką.
mocno zmienia sprawę i piłka nie musi stać, może być ruchoma, mocno zmienia sprawę. To należałoby wtedy od nowa szykować schematy rzutów wolnych, rozwiązań taktycznych, obrony, ataku. No rewolucja taktyczna, która zmienia to, jak ten sport by wyglądał. O ile wprowadzenie powtórek VAR nie zmienia charakteru tego sportu, tylko sprawia, że jest on sprawiedliwy, bo widzimy, czy był gol, czy nie było, czy był rzut karny, czy nie było i tak dalej, o tyle tutaj zmienia się podejście do piłki, do rozwiązań taktycznych i tak dalej. Dlatego moim zdaniem zmiany na duży minus, oby nigdy nie weszły w życie, aczkolwiek wy możecie mieć inne zdanie. Czekam na wasze komentarze, podobnie jak na opinie dotyczące właśnie wypowiedzi choćby Bielika i jeżeli chcecie bronić, to naprawdę napiszcie mi, bardzo chętnie przeczytam i może mnie ktoś przekonać, w jaki sposób mogło taka wypowiedź mieć pozytywny wpływ. Jeżeli ktoś mi to uzasadni, w jaki sposób to mogło mieć pozytywny wpływ, to okej, doceniam. O Cibickim to nie ma co, bo głupio wyszło. A, jest jeszcze sprawa Ronaldo, który zaszyfrował swój komunikat, że zostaje w Realu i żeby kibice się nie martwili. Także tutaj komć wam wybrałem. Zachęcam na sport.pl kanał, który prowadzę, bo jest materiał, można się pośmiać i dosłownie odlecieć. No i na dzisiaj to tyle. Raz jeszcze bardzo dziękuję za te wszystkie subskrypcje. Ogromny wynik, 2700 ponad w 2 dni, no to jest super rezultat. Kłaniam się nisko, widzimy się w następnym materiale. A dzisiaj na meczyku.